Panie Marszałku, Wysoka Izbo, ta ustawa to z pewnością krok w dobrą stronę, który ograniczy patologię reprywatyzacji. Pozbawianie się z kamienic ich lokatorów jest jednym z najbardziej haniebnych epizodów w naszej najnowszej historii. Żałuję jednak, że nie wykorzystano tej okazji do podjęcia jeszcze bardziej skutecznych działań. Zaproponowane przepisy nie określają jednoznacznie sposobu wyceny nieruchomości, co oznacza, że wciąż utrzymany może zostać reprywatyzacyjny biznes. W związku z tym chciałbym zapytać, jakie działania zamierza podjąć rząd, żeby rekompensaty za nieruchomości były naliczane od wartości dniu nacjonalizacji, a nie wartości obecnej. To byłaby prawdziwa zmiana, która doprowadziłaby do zakończenia tej haniebnej procedury. Po drugie, problem nie dotyczy tylko Warszawy. Kiedy możemy się spodziewać rozwiązań także dla innych miast, dla Poznania, Wrocławia itd.? Z tego miejsca dziękuję Beacie Siemieniako, Katarzynie Czarnociej i wszystkim innym, którzy walczą o prawa lokatorów. To dzięki wam ta ustawa jest dzisiaj procedowana. Dziękuję.